Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni. Niezwykłe są te 3 dni przerażenia po stracie dziecka. Zapowiadają 3 najstraszniejsze dni w historii ludzkości, gdy Jezusa złożono do grobu. Uczą Maryję cierpieć 3 dni. Przygotowują ją do 3-dniowego cierpienia i uczą ją także tego, że po 3 dniach cierpienia nadchodzi szczęście odkrycia, że jej syn żyje, że jest bezpieczny, że jej nie opuścił. Jeśli przeżywasz 3 dni swojego poszukiwania Jezusa, albo swoje 3 dni odkrywania, że Bóg dla ciebie umarł, to pamiętaj, że na końcu tych 3 dni jest chwila zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Najpiękniejsza w życiu. Do zobaczenia jutro.